Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu już w tym miesiącu. No to co, jazda, zaczynamy. Tylko ja sobie to wezmę na szybko, tak? Bo nie ściągnąłem danych. Otworzę tutaj. No, widzę, że koperta jeszcze, jedną kopertę przedrona. Także spoko. Wyjmiemy to, co tu jest. Sprawdzę, czy coś nie wyleciało. Dobra, siup. I lecimy. W środku nic nie mamy, więc tak, mamy płytkę Cobik Opus Dei, zaraz się przejrzymy w środku, mamy również, widzę, że instrumentale, zerkniemy sobie, tak się prezentuje ta płytka. Dzisiaj taki troszeczkę unboxing na szybko. Nie mam zbytnio czasu. I taki dzień troszeczkę jest przymulony dzisiaj. No dawaj, otwieraj się. Dobra, pomogę sobie inaczej, bo nie wziąłem nożyka. To już prawie. Kurde, twardy orzech do zgryzienia. Dobra, mam. Zobaczcie. Dobra, mamy płytkę Cobik Opus Dei. Ostrość proszę ładnie. Gitarka. Tak się prezentuje okładka z przodu. Tak się prezentuje okładka z tyłu. 13 kawałków. Zerknijmy do środka. Mamy książeczkę. Jeszcze raz spójrzcie na okładkę. Są wlepki. Wlepka pierwsza Bora. Opus Dei. I wlepka z okładką albumu. No i jedziemy po kolei. Mamy wszystkie kawałki z tekstami. No chyba chociaż w sumie widzę, że nie wszystkie. To jest dziesiątka, to mamy trzynastkę od razu. Także wyrywkowo. No i cóż, no i jeszcze płytka dodatkowo, tak się prezentuje płytka. Tu mamy środek. No i to byłoby na tyle. Nic więcej już tutaj nie ma. Podpisu również nie ma. Wydawało mi się, że inna wlepka jedna była, taka złota z Bora. Ale no, nie ma, jest taka. Dobra. Także co, no to w tym unboxingu to byłoby na wszystko, to byłoby tyle, nie ma co więcej pokazywać, nie ma o czym więcej rozmawiać. Gościnnie jeszcze tylko możemy wspomnieć, że mamy Jodę, Koldiego, Palucha, Szpaka i nie rozumiem czemu Young Igiego. Ale to już się wypowiadałem przy Szpaku, przy albumie Szpaka, typowy co robi tam Young Igi. Także okej, to byłoby na tyle, także do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale, także trzymajcie się, cześć.